Marek Siwik, zapraszam Państwa na kolejny Futsal Raport w KP Sport. Za nami już siódma kolejka gier Futsal Ekstraklasy, gdzie w sześciu spotkaniach dwukrotnie zwyciężali w tej kolejce gospodarze, dwa razy padł remis, a dwa razy wygrali goście. W sześciu meczach średnio padało po 5 bramek, łącznie padło ich 30, z czego 16 strzelili gospodarze, a 14 goście. Najlepszym strzelcem tej kolejce okazał się Marcin Mikołajewicz, który czterokrotnie pokonał bramkarza rekordu Bielsko-Biała. Na początek przenieśmy się do hali UCS-u w Toruniu, gdzie FC Toruń podejmował lidera futsal ekstraklasy rekord Bielsko-Biała. Już od samego początku przy gromkim dopingu pełnych trybun hali w Toruniu to gospodarze przyjęli inicjatywę w tym meczu. W drugiej minucie spotkania pierwszy raz do siatki bramkarza Michała Kałuży w tym spotkaniu trafił Marcin Mikołajewicz. Bardzo długo utrzymywał się ten wynik, ale w 15 minucie do siatki bramki Nikolaja Naagu trafił na 1-1 Paweł Machura, dając remis gościom. Nie trzeba było długo czekać, aby Marcin Mikołajewicz po raz drugi dał prowadzenie Turnianom w tym spotkaniu i wynikiem 2-1 zakończyła się pierwsza część meczu. W drugiej połowie bardzo długo dobrze bronili się rekordziści, nie dopuszczając do bramek, jednak jeszcze w końcówce spotkania Marcin Mikołajewicz dwukrotnie pokonywał bramkarza rekordu, ustalając tym samym wynik na 4-1 dla gospodarzy i po raz czwarty w tym sezonie Turunianie na własnym parkiecie zwyciężają, a rekord Bielsko-Biała po raz pierwszy w tym sezonie poczuł gorzki smak porażki. W hali Azoty Arena w Szczecinie miejscowa Pogoń 04 spotkała się z Red Dragon z Pniewy. Już od samego początku gracze trenera Łukasza Żebrowskiego przeważali w tym spotkaniu i w 5 minucie meczu Mateusz Jakubak dokumentował tą przewagę, strzelając bramkę na 1-0. 5 minut później Adam Jończyk strzelił drugiego gola dla Portowców, dając tym samym prowadzenie 2-0. Jeszcze w końcówce pierwszej połowy Mateusz Jakubiak po raz drugi pokonał Błaszczyka, dając prowadzenie 3-0 dla Portowców. W drugiej połowie dalej gracze Pogoni przeważali w tym spotkaniu i czwartego gola dla swojego zespołu zdobył Jakubiak, zapisując hat-tricka na koncie w tym spotkaniu. I dopiero gdy Łukasz Frajtak zdjął swojego bramkarza i prowadził lotnego golkipera, właśnie Oskar Stankowiak zdobył bramkę honorową dla zespołu z Pniew, ustawiając wynik spotkania na 4-1. Tym samym gracze z Pniew po raz kolejny na wyjeździe nie mogą zdobyć punktów, a Portowcy już zrównali się 14 punktami w tabeli z rekordem Bielsko-Biała i ex aequo plasują się na pierwszym miejscu tabeli. Dalej przenieśmy się do Głogowa, gdzie KGHM Euromaster Chrobry podejmował drużynę Gatty Active Duńska Wola. Od samego początku mecz był bardzo wyrównany, i dopiero w 12 minucie jako pierwszy strzelił do bramki rywali Piotr Pietruszko, dając prowadzenie zespołowi gospodarzy w tym spotkaniu. Długo się jednak z prowadzenia nie cieszyli Głogowianie, bo już 2 minuty później z rzutu wolnego do remisu doprowadził Mariusz Mielewski. W drugiej połowie Zduńsko-Wolanie rzucili się do punktowania swoich rywali. Ponownie z rzutu wolnego trafił do bramki Mariusz Mielewski, później z kontry znakomicie wykończył akcję Szymczak, a wynik na 4-1 ustalił jeszcze raz w tym meczu z rzutu wolnego nie kto inny jak Mariusz Mielewski, zdobywając hat-tricka w tym spotkaniu, a także dając cenne punkty swojemu zespołowi. Bardzo cenne, tym bardziej, że Gatta awansuje w tabeli, a Euromaster Chrobry Głogów dalej jest tą drużyną, która będzie walczyła o utrzymanie w futsal Ekstraklasie. W Chorzowie Clirex podejmował NBIT Gliwice. Od samego początku gospodarze, którzy mieli być jednym z faworytów do zwycięstwa w futsal Ekstraklasie, przeważali w tym spotkaniu, co chwila atakując bramkę Łukasza Groszaka. Jednak bardzo dużą nieskuteczność mieli w tym spotkaniu zawodnicy Clirexu. Bardzo długo kibice czekali na pierwszą bramkę, którą zdobył dopiero w 18 minucie Tomasz Starowicz dla NBIT-u i dosyć niespodziewanie wyprowadził drużynę gości na prowadzenie w tym meczu. W drugiej połowie mecz nam się bardzo wyrównał i to NBIT zaczął dochodzić do głosu, dokumentując tą drugą bramkę, którą zdobył Tomasz Czech. Gracze Clirexu próbowali odpowiedzieć, jednak nie udawało się to w kolejnych akcjach, za to trzecią bramkę dla NBIT-u w międzyczasie zdobył Wodarek, dając tym samym bardzo korzystny rezultat drużynie gości. W końcówce meczu gracze Clirexu ściągnęli bramkarza, tym samym na boisku pojawił się Mirosław Miozga w postaci lotnego golkipera i ten gracz w ostatnich minutach meczu trafił dwukrotnie do bramki rywala,
najpierw z przedłużonego rzutu karnego, a później po stałym fragmencie gry. Tym samym Klirex na własnym parkiecie przegrywa niespodziewanie z Elbitem Gliwice i Gliwiczanie po raz pierwszy zwyciężają mecz wyjazdowy w futsal Ekstraklasie, a Klirex traci już do swoich rywali punkty w walce o mistrzostwo kraju. W hali Jasna w Gliwicach GAF Omega podejmowało Red Devils Chojnice. Gracze z Pomorza przyjeżdżając do Gliwic liczyli na pewno na pierwsze zwycięstwo wyjazdowe w tym sezonie. Jednak to Gliwiczanie od samego początku wiedli prym na boisku. Tworzyli masę dogonnych sytuacji, jednak też nie grzeszyli skutecznością w kolejnych akcjach. Jednak w 14 minucie Tomasz Lutecki jako pierwszy zaaplikował gola dla swojej drużyny, dając prowadzenie 1-0. Takim wynikiem też zakończyła się pierwsza połowa spotkania. W drugiej połowie Chojniczanie przebudzili się i dochodzili coraz częściej do sytuacji podbramkowych. Na przemian wymieniali się akcjami z Gliwiczanami. Szybko obie drużyny pozbierały po 5 fauli i skorzystali z tego szybko Chojniczanie, którzy już w 29 minucie zamienili przedłużony rzut karny na gola, którego wykorzystał Aleksander Bondar. 2 minuty później ponownie przedłużony rzut karny dla Chojniczan zamienił na bramkę Ukrainiec, dając prowadzenie swojej drużynie 2-1. Jednak Gliwiczanie nie poddawali się i 2 minuty później Ukrainiec Pałtiak zdobył bramkę remisową na 2-2, dzięki czemu Gliwiczanie mieli szansę na zdobycie kolejnych cennych punktów na własnym parkiecie. Chojniczanie wycofali bramkarza jeszcze w tym spotkaniu, jednak nie przyniosło to większych efektów i tym samym mecz zakończył się podziałem punktów i wynikiem 2-2. Chojniczanie po raz pierwszy zdobywają punkty wyjazdowe, jednak tylko jeden, a Gliwiczanie zdobywają jeden cenny punkt, dający im 6 oczko na koncie, jednak nie zmienia to ich sytuacji w tabeli. W hali w Szopienicach AZS Uś Katowice podejmował drużynę Gwiazdy Ruda Śląska. Spotkanie małych derbów Górnego Śląska zapowiadało się bardzo ciekawie, tym bardziej, że katowiczanie w tym sezonie na własnej hali jeszcze nie oddali rywalom punktów, a rudzianie liczyli w końcu na pierwszą zdobycz punktową w tym sezonie, tym bardziej, że po 6 kolejkach jeszcze drużyna była bez punktów. Od samego początku rudzianie bardzo dobrze radzili sobie na boisku rywala i w 7 minucie udokumentowali to znakomitą bramką zdobytą przez Łukasza Biela. Jeszcze w tej samej połowie podwyższyli prowadzenie na 2-0, a bramkę dla Gwiazdy zdobył Heblik. W drugiej części spotkania katowiczanie udowodnili, że są zespołem, który gra bardzo nierówne mecze i ponownie to drużyna akademików ruszyła do odrabiania strat, tak jak w poprzedniej kolejce przeciwko FC Toruń. Szybko bramkę na 2-1 po rzucie karnym zdobył Barański. 2 minuty później po stałym fragmencie gry Barański ponownie wpisuje się na listę strzelców, doprowadzając do remisu 2-2. A jeszcze w 31 minucie na prowadzenie katowiczanie wyszli po bramce Minkusa. Tym samym rudzianie po raz kolejny byli w nieciekawej sytuacji, jednak cały wynik drużyny uratował jeszcze Dmytro Drost, wpisując się na listę strzelców, dając remis 3-3 i tym samym pierwszy punkt w hali w Szopienicach zdobyli zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska, ciesząc się na pewno z tej skromnej zdobyczy punktowej na ciężkim terenie. Tym samym Katowice po raz pierwszy oddają również punkty rywalom i plasują się dalej w środku tabeli futsal Ekstraklasy. Po 7 kolejkach futsal Ekstraklasy nie mamy już niepokonanej drużyny w lidze. Rekord Bielsko-Biała uległ po raz pierwszy w tym sezonie, jednak rekordziści dalej prowadzą w tabeli. Ex aequo z Pogonią 04 Szczecin, obie drużyny mają 14 punktów. Na dole tabeli niezmiennie cały czas z 6 punktami GAF Omega Gliwice, natomiast już z pierwszym dorobkiem punktowym na 12 miejscu Gwiazda Ruda Śląska. Po 7 kolejce futsal Ekstraklasy najlepszym strzelcem jest Marcin Mikłajewicz, który w 7 kolejce trafił aż 4-krotnie do bramki rekordu, tym samym znacząco zwiększył przewagę nad swoimi rywalami w tej klasyfikacji. W 7 kolejce futsal Ekstraklasy najładniejszego gola zdobył Łukasz Biele, który znakomitym, mocnym, precyzyjnym uderzeniem z lewej nogi pod samą poprzeczkę bramki pokonał Rafała Krzyśkę w meczu przeciwko AZS Usie Katowice. Tym samym bramkarz katowiczan Rafał Krzyśka po raz drugi wpuszcza naprawdę bramkę klasowej urody. Przejdźmy do wytypowania najbardziej wartościowej piątki zawodników minionej kolejki. W bramce widziałbym moldawiańskiego bramkarza FC Toruń Nikolę Neagu, który wpuścił tylko jednego gola w meczu przeciwko rekordowi Bielsko-Biała. Następnie w polu oczywiście nie może zabraknąć zawodnika FC Toruń Marcina Mikołajewicza, który w spotkaniu właśnie pomiędzy FC Toruń a rekordem Bielsko-Biała 4-krotnie trafiał do bramki rywala, tym samym stając się najlepszym strzelcem futsal Ekstraklasy.
dalej w polu widziałbym Mariusza Milewskiego, który jest mistrzem rzutów wolnych, trzykrotnie pokonał bramkarza Euromastera Chrobry Głogów, dając 3 cenne gole swojemu zespołowi. Następnie hat-trickiem popisał się w tej kolejce również Mateusz Jakubiak z Pogoni 04 Szczecin w meczu przeciwko Red Dragons Pniewy. A ostatnim zawodnikiem, którego widziałbym w naszej piątce tygodnia, to Tomasz Czech, zawodnik NBiTu Gliwice, który strzelił jedną bramkę przeciwko Clearexowi Chorzów i zapisał się również jako asystent przy jednej z bramek. Tak wygląda najlepsza piątka minionej kolejki. Dziękuję Państwu za uwagę i śledzenie naszego Futsala Raportu ze siódmej kolejki Futsala Ekstraklasy. To by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd rywalizacji w poprzedniej kolejce naszej najwyższej klasy rozgrywkowej. Zapraszam Państwa do śledzenia naszego portalu KP Sport i najciekawszych wydarzeń sportowych, które dla Państwa publikujemy w internecie, jak również oczywiście proszę oglądać kolejne mecze i relacje Futsal Ekstraklasy w nadchodzący weekend.